Siemaneczko wszystkim, z tej strony Zarbixer, a to jest Koszmary z Głębin 2. Jako przez 5 miesięcy mi nie było na kanale w ogóle, już wyjaśniałem dlaczego mi nie było. Jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie wyjaśniam właśnie dlaczego mi nie było. No i tak, nie nagrywałem 5 miesięcy, nie nagrywałem vlogi, no to postanowiłem, że nagram sobie grę, a czemu je? Nie wiedziałem w ogóle, jaką grę nagrać, więc nagrywam to, Koszmary z Głębi 2. Ta gra jest płatna, kosztuje nie wiem ile, 3 dychy. No ale mam nadzieję, że nie wydałem, mam nadzieję, że gra wam się spodoba, że będziecie chcieli ją oglądać na moim kanale. No jeżeli nie, no to trudno, to nie będę nagrywał tej gry, ale dobra. Trzeba próbować i tyle w temacie. No dobra. No to co, lecimy. Nowy profil sobie tworzymy. Oczywiście, ja w tą grę grałem kiedyś, żeby nie było. Stworzyłem sobie właśnie nowy profil, no i co, lecimy. Taka jest fajna, to jest gra przygodowa. Mamy do przejścia Pieśń Syreny i Księga Davy'ego Jonesa. Ta pierwsza to jest ta najdłuższa, fabularna, a ta druga to jest ta dodatkowa. Tryb łatwy. When I close my eyes at night, my last adventure flashes before them. I see the Caribbean Naval Museum where I work as a curator, torn apart by a giant pirate galleon. The heartbroken Captain Remington, back from the dead, seeking revenge. Dwarfish fiends guarding the chests that contain the cruel pacts, and the mysterious sea devil himself, Davy Jones, the caster of curses and tragedies. I defeated him once, but I fear that was just one of many battles. Dobra, ja nie będę brał udział w samouczku, bo wiem jak się w to gra. Good evening. I've got an urgent delivery for Miss Black, the museum curator. She has to get it tonight. No dobra, otwieramy mu drzwi, mamy kuriera z tajemniczą paczką. No i powiem tak, co my tu mamy? Mamy tutaj dziennik, mamy tutaj zadania, które mamy wykonać. Tu mamy notatki, tu mamy zadania, jakie tam mamy do wykonania, jak już wcześniej mówiłem. No i co tutaj? No tutaj oczywiście gra polega na tym, no jakby to powiedzieć, szukamy rzeczy, żeby coś zrobić. Ale dobra, tu mamy globus, pamiątka z ostatniej przygody, z Koszmary z Głębin, Wyspa Czaszki. Oczywiście nie mam tej części gry, bym nagrał, ale niestety z Microsofta ona już wylazła. Nie wiem dlaczego. No ale trudno, jak to się mówi. Mamy tutaj Muzeum Karaibskie, to jest Muzeum Panny Black, którą teraz gramy. No i dobra, ja już nie będę paplał, tylko lecimy. Odchodzimy. Wake you up? I need your help with a package of the utmost importance. I can't get to its contents without a bizarre artifact. Since you have experience with strange happenings at sea and the legend of Davy Jones, can you please open the package? I was told that you're the only one who can. Trochę dziwne, że ja tylko mogę otworzyć paczkę. Ale nie będę wam spoilerował. Mamy klucz oczywiście, tutaj mamy dublon, mamy tutaj trójkąt, kotny wisior, to należy do Davy'ego Jonesa. On to jest takim morskim diabłem, ale w tej części nie mamy z nim do czynienia. Znaczy, trochę mamy, ale nie twarzą w twarz. Twarzą w twarz dopiero w trzeciej części. Davy Jones to jest, jest poruszany we wszystkich częściach Koszmary z Głębin. We wszystkich. W pierwszej, drugiej i trzeciej. Bo
to wszystko to, co tu się będzie działo, to będzie właśnie ze sprawą Davy'ego Jonesa, morskiego diabła. Ale ja wam nie będę spoilerował. Mamy nożyczki, idziemy do niego. Otwieramy mu paczkę. No i właśnie ten trójkąt jest nam potrzebny. She was right. The artifact is here at your place. No dokładnie. To jest ten artefakt, wkładamy go. I w tej grze czekają nas też łamigłówki. Tak jak to, na przykład. Ale spokojnie, będą jeszcze nawet trudniejsze. Więc trochę śmiechu ze mnie będzie pewnie, znając życie. To tu, dobra. I teraz przestawiamy ciach. W ogóle to miasteczko, ta wyspa znaczy się, no będziemy w ogóle w całej tej grze, w całej fabule tej grze grać, bo ona będzie kluczowa. Ale dobra, ja wam nie będę spoilerował co i jak. Ale podpowiem wam, że złota ośmiornica będzie kluczowa w tej grze. No i mamy ją. I zaczyna się. Panowie przyszli. I pewnie, że gazu użyją. I pewnie, że ośmiornicę zabiorą. No czego można byłoby się spodziewać? I co my mamy tutaj? Mamy statek jego. Łódkę. There's no sense trying to maintain my cover anymore. I was sent to retrieve the golden octopus, a figurine of monstrous power. But I failed. After the attack on your museum, it's safe to assume it's back in the hands of Mayor Murray, which means we're all in great danger. As if the fish curse wasn't enough, we need your help. But my friend Calliope most of all. You'll meet her soon. A właśnie, Calliope to będzie ta syrena, którą widzieliśmy w łamigłówce. Dobra! To chyba byłoby na tyle z tego odcinka. Odcinek trwa już, no, 9,5 minuty. No to 10 minut myślę, że wystarczy. No dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Jeżeli wam się tak raz podoba, to napiszcie w komentarzu. To nagram kolejną. Będą kolejne odcinki, jeżeli będziecie chcieli. Dobrze, dobrze, pójdę z tobą, ale w następnym odcinku. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia.